Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony. Witam w 8 odcinku serialu Drogo, czyli futbolowej edycji Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca prowadzącego aktualnie zespół Wicher Miedziana Góra w, uwaga, czwartej lidze świętokrzyskiej. Skąd to, z któregoż to klubu zamierza wyruszyć w świat i podbić piłkę nożną światową? W dzisiejszym epizodzie rozegramy sobie mecz inauguracyjny czwartej Ligi Świętokrzyskiej, czyli wyjazdowe spotkanie ŁKS Łagów kontra Wicher Miedziana Góra. Zanim oczywiście do tego dojdę, pokażę Wam wszystko to, co wydarzyło się w klubie w lato, czyli no przede wszystkim transfery. Przechodzimy sobie szybciutko już do historii transferów. Najpierw zawodnicy, którzy odeszli. Vlastimil Fiala opuścił już klub w zeszłym sezonie, tuż w zasadzie po zakończeniu zeszłego sezonu, do Jakubczowic. To był jeszcze chyba transfer przed rozegraniem ostatniego meczu w lidze. O tym Wam już mówiłem. No ale właśnie w lipcu zaczęła się wielka wyprzedaż Wichra. Na szczęście ta wyprzedaż nie jest tak wielka, jakbym się spodziewał. Aczkolwiek liczyłem na to, że kilku zawodników zostanie z tych, którzy odeszli. Przede wszystkim Smolarz, Grzejda i Ćwik. No niestety tych zawodników już w klubie nie ma. O, Peron jeszcze dołącza do tej listy, ale przyznam szczerze, że do tego okienka przygotowałem się znakomicie i zawodnicy, którzy przyszli na ich miejsce, wcale nie są gorsi, a może nawet lepsi, ale po kolei jedziemy. Michał Schmidt. Aktualnie rekord Bielsko-Biała, który to klub gra w czwartej grupie ligi, w czwartej lidze. W czwartej lidze w grupie Śląskiej 2, to chciałem powiedzieć. Rekord Bielsko-Biała to jest nowy klub Michała. W naszym klubie rozegrał 9 spotkań, zaliczył jedną asystę. Raz też był wybrany bohaterem spotkania, średnio 7,26. Tak więc miał tutaj ten zawodnik potencjał na bycie, odgrywanie jakiejś tutaj istotnej roli w tym sezonie, ale wybrał inaczej. No i okej. Sebastian Smolarz, no to była nasza gwiazda i tu oczywiście tego transferu żałuję, no ale przeszedł do Wólczanki. Wólczanka, Wólka Pełkińska, który tu klub gra w trzeciej lidze w grupie czwartej, tak więc na pewno oczko wyżej i tutaj nie mamy co, nie mieliśmy po prostu argumentów, żeby zawodnika zatrzymywać w czwartej lidze jeszcze na non-kontrakcie, czyli na w zasadzie bez pensji, tylko z pieniążkami uzależnionymi od liczby występów, tudzież liczby zdobytych bramek. Teraz piłkarz ma kontrakt, zarabia 2,4 tysiące miesięcznie, tak więc ciężko tutaj było z tym polemizować. Sebastian Smolarz będzie grał w trzeciej lidze, zresztą już grał w trzech spotkaniach ligowych, zaliczył asystę, tak więc na pewno jest to dobry ruch Sebastiana. Darren Grzejda, jego również tutaj żałujemy, ponieważ w naszym klubie rozegrał 24 spotkania, zaliczył 7 bramek, zaliczył również 9 asyst, 2 razy MVP, był też chyba najbardziej popularnym zawodnikiem, najlepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o kibiców, no i też opuścił klub, teraz będzie grał w Kluczborku, gdzie rozegrał jedno, jak na razie, ligowe spotkanie. Tak więc życzymy mu powodzenia. To jest podobna historia. Po prostu dali mu kontrakt 2,3 tysiąca złotych miesięcznie. No i taki zawodnik oczywiście raczej będzie skłaniał się ku odejściu. Do Odry Opole odszedł Hubert Bielawski, gdzie, uwaga, gra ten zawodnik. To jest lewy skrzydłowy. On nie zagrał za dużo w naszym klubie. Zagrał w 3 spotkaniach wszystkie z ławki i to jeszcze na początku sezonu, kiedy ten skład jeszcze był taki u nas dosyć mały, więc siłą rzeczy Hubert Bielawski gdzieś tam wchodził z ławki, zaliczył nawet asystę, a teraz wyjechał do Konina, gdzie właśnie w Górniku Konin będzie kontynuował swoją karierę. Zresztą zagrał już w 3 spotkaniach, zaliczył 2 asysty, tak więc na pewno dobry ruch Huberta. Piotr Ćwik również opuszcza zespół do rekordu Bielsko-Biała, podobnie jak jego kolega Schmidt. No tego transferu żałuję, bo to była ostoja naszej pomocy. Na pozycji defensywnego pomocnika rozegrał 20 spotkań, strzelił 10 bramek, miał 2 asysty, no ale trzeba zaznaczyć, że 7 z tych bramek były z rzutów karnych, niemniej jednak wykorzystał wszystkie rzuty karne, jakie miał. 7 strzelał, 7 trafił, tak więc na pewno w tym aspekcie był to dobry zawodnik, no plus trzymał oczywiście w ryzach naszą defensywę, trzymał w ryzach naszą linię pomocy, tak więc z tego transferu nie jestem zadowolony. Podobnie jak z transferu Łukasza Perona, który odszedł do Resowi, będzie grał w zespole rezerwowym tego klubu. Zresztą już grał w jednym spotkaniu i to chyba pierwszego składu, bo tu mamy drugą ligę. Tak więc Resowia Rzeszów
Ma dwójkę w pierwszym składzie? Ma dwójkę w drugiej lidze? Nie, jedynka. Tak więc zagrał już w pierwszym składzie pierwszego zespołu i zdobył bramkę nawet w tym meczu. Tak więc naprawdę dobry tutaj sezon zapowiada się w wykonaniu Łukasza Perona. Występ i gol w drugiej lidze, no to już naprawdę jest piłkarz wysokiej klasy. A jaki ma kontrakt? 2 i 2 tysiące złotych miesięcznie, wart w tej chwili 10 tysięcy. No i okej, to są zawodnicy, którzy odeszli. Jeszcze kilku innych zawodników ma oferty, ale tak jak mówię, jestem na to przygotowany. Mam już alternatywne rozwiązania, jeśli któryś z tych zawodników chciałby odejść. Na razie wszyscy oni się opierają zakusą tych innych klubów i chcą przynajmniej na tą chwilę grać w Miedzianej Górze. Oczywiście cieszę się z tego. No ale zobaczmy, kogo sprowadziliśmy do klubu. Pierwszy zawodnik lewy skrzydłowy, Rafał Surmiak. 4 gwiazdki obecnej umiejętności, 4 gwiazdki potencjału, 24-letni Polak, zawodnik naprawdę wysokiej klasy, świetne dośrodkowania, dobry dribbling, dobre podania, dobra technika, determinacja, błyskotliwość. No ten zawodnik myślę, że będzie tutaj naszą gwiazdą w tym sezonie. Sprawdźmy sobie jego dotychczasową karierę, związany z Małopolską i z Podkarpaciem, tak to można powiedzieć. Mamy Garbarnię Kraków, mamy Jarosław, mamy Stal Mielec, mamy Rzeszów, na razie 121 spotkań, większość na poziomie trzeciej ligi, tak więc naprawdę dobra przeszłość tego zawodnika i na pewno wysokie umiejętności. Liczę, że będzie tutaj ogromnym wzmocnieniem i na pewno na tej lewej stronie będzie starał się dobrze zastąpić Grzejdę. Jedziemy dalej. Kuba Jastrzębski, bramkarz, no odszedł białoruski, więc musieliśmy drugiego bramkarza sprowadzić i Jakub będzie takim zawodnikiem, aczkolwiek jest to zawodnik z potencjałem na pewno na pierwszy skład, 21 lat, 3,5 gwiazdki obecnej umiejętności, 5 gwiazdek potencjału, świetne piąstkowanie, umie też podać, dobry refleks, niezły zasięg wyskoku, 193 cm wzrostu. Tak więc wysoka skoczność, no wygląda wszystko tutaj ok. Myślę, że będą tutaj grać na zmianę jakoś z Michalskim, zresztą zobaczymy jak to będzie. Mam w tej chwili dwóch naprawdę równorzędnych bramkarzy, jego dotychczasowa kariera związana była z Częstochową i tutaj ze Śląskiem, chociaż tu widzę też jakieś spotkania w zeszłym sezonie, grał w Warcie Działoszyn w województwie łódzkim, 34 spotkania, 29 wpuszczonych bramek i 13 razy zachowywał czyste konto Jakub w zeszłym sezonie. Teraz będzie grał w lidze świętokrzyskiej. Mam nadzieję na mniejszą ilość straconych bramek, a większą ilość czystych kont. Mateusz Wawrylak, środkowy obrońca. Całkiem przyzwoity, 190 cm, 70 kg, jednak ta gra głową mogłaby być lepsza, ale krycie na przyzwoitym poziomie. Atrybuty psychiczne również, agresja, pracowitość, przywództwo, współpraca. Jest też bardzo silnym zawodnikiem, 2,5 gwiazdki obecnej umiejętności, 4,5 potencjału, 21 lat tego zawodnika. Dotychczas w Siarce Tarnobrzeg grał na Podkarpaciu, aczkolwiek praktycznie prawie że na Świętokrzyszczyźnie. 51 spotkań rozegrał w barwach tego klubu, połowę z nich w drugiej lidze, połowę z nich w trzeciej lidze. W zeszłym sezonie grał 23 spotkania i zaliczył jedną asystę przy średniej ocen 6,51. Była to trzecia liga, grupa czwarta. To Mateusz Wawrylak. Zbigniew Wojciechowski, zadatki na gwiazdę klubu, 4,5 gwiazdki obecnej umiejętności, 5 gwiazdek potencjału, 20 lat, prawy obrońca, potrafiący dryblować, potrafiący dośrodkować, bardzo zdeterminowany, błyskotliwy, pracowity. No naprawdę ten zawodnik ma szansę na bycie tutaj gwiazdą, zwłaszcza, że potrafi grać już na bocznym wysuniętym obrońcy z funkcją ataku. Tak więc to już naprawdę jest zawodnik, który będzie tutaj na pewno bardzo ofensywnie usposobionym obrońcą. Tak go też tutaj widzimy. Jego ulubione zagranie, lubi ośmieszać przeciwnika dryblingiem i potrafi dryblować. Tak więc miejmy nadzieję, że Zbyszek Wojciechowski będzie wielką gwiazdą Świętokrzyskiej czwartej ligi. Wszystko mam nadzieję ku temu zmierza. W zeszłym sezonie w GKS-ie Katowice w drugiej lidze zagrał 16 spotkań, zaliczył tylko jedną asystę. No to dosyć mało jak na tak ofensywnego zawodnika, ale mam nadzieję, że te asysty będą się sypać tutaj w czwartej lidze i ten zawodnik naprawdę podniesie nam jakość gry znacząco.
Jedziemy sobie dalej. Ostatni transfer, Arek Korolczuk. 4 gwiazdki obecnych umiejętności, 5 gwiazdek potencjału. To jest zawodnik sprowadzony w miejsce Ćwika. No i myślę, że jest dużo lepszy od tego zawodnika. Oczywiście rzutów karnych, tak jak Ćwik, nie będzie wykonywał, ponieważ tylko 2 ma w tym atrybucie, ale potrafi świetnie odbierać piłki. Potrafi też dobrze podać, przyjąć piłkę. Dobrze jest decyzyjnie. Jest niezwykle sprawny fizycznie. Sprawność fizyczna 20. Tak więc to jest super zawodnik pod tym względem. Naprawdę porusza się jak kocur na boisku, przyspieszenie dobre, szybkość dobra, zwinność dobra. No liczymy tutaj na to, że on tutaj tą defensywę nam uszczelni, zwłaszcza że Wojciechowski z prawej strony będzie często podłączał się do akcji ofensywnych. Tak więc w tej funkcji rygla defensywy będzie naprawdę bardzo, bardzo istotnym zawodnikiem. W razie czego może też grać w funkcji segundo volante, aczkolwiek nie będzie potrzebny, ponieważ gramy tylko z jednym defensywnym pomocnikiem. Może też grać tego cofniętego pomocnika odbierającego piłkę. Naprawdę wszechstronność na tej pozycji jego jest bardzo duża i no i cóż, cieszymy się, raptem 18 lat, a już 4 gwiazdki obecnych umiejętności. Będzie wielką gwiazdą, z pewnością dotychczasowa kariera związana z Radzyniem, Orlęta Radzyń Podlaskich. W poprzednich 3 sezonach w trzeciej lidze rozegrał 66 spotkań, zaliczył 1 asystę i w zeszłym sezonie raz MVP meczu. Tyle tytułem transferów. Oczywiście mamy 8 sierpnia, tak więc jeszcze tu prawie miesiąc tych transferowych perypetii będzie. Ktoś może odejść, ktoś może dojść, ale jeżeli nic się nie ruszy, no to ja też z takiego składu jestem zadowolony. Zresztą jeżeli sprawdzimy sobie nasz raport o zespole, głębia składu, no to mamy tutaj w zasadzie spokój. Jest tu kilku zawodników jeszcze testowanych w klubie, Dybski między innymi. No, wydaje się najlepszy bramkarz, ale mamy tutaj 2 równorzędnych bramkarzy. Na lewej stronie Szymański, jak mamy tu spokój. W środku obrony mamy 4 zawodników: Kudelski, Pyczyński, Gurganidze, Wawryluk. Tutaj również Korolczuk może grać na środku defensywy, tak więc tu też jest spokój. Na prawej obronie mamy duży spokój i duży komfort. Wojciechowski, Kantyka to klasowi zawodnicy. Defensywny pomocnik Korolczuk w tej chwili jest najlepszy, ale tu jeszcze Kurzdżal jest jeszcze Kudelski. Jest jeszcze jeden zawodnik, którego mamy, nie pamiętam nazwiska. On był w składzie w zeszłym sezonie, ale jakoś mało meczów rozegrał. Dobra, nieważne. Na prawej pomocy mamy tu Więcka, mamy Buraczka. No i tutaj tu bym może szukał jakiegoś też prawego skrzydłowego, no bo chociaż Buraczek też zły nie jest, może grać w tej funkcji ofensywnego pomocnika, 3 gwiazdki obecnej umiejętności. Myślę, że spokojnie dałby sobie radę, w razie czego jest jeszcze Łaźniowski. Na ofensywnym pomocniku jest Kondracki, jest, może być też tu Matysiak, możemy też mieć tutaj większy komfort w środku pola. I wystawić 2 środkowych pomocników, też ku temu mamy zawodników. Na lewej mamy bardzo duży komfort, Pękala, Surmiak, w razie czego jest Matysiak. No i w ataku najważniejsza informacja, Smolarczyk został w klubie, jest Matysiak, jest Masurek, jest jeszcze Głaz, jest jeszcze Litiej, czyli w zasadzie w napadzie nic się nie zmieniło, nikt nie odszedł, mamy nadal 5 napastników. Tak więc jest tutaj wszystko ok. Sprawdźmy sobie jeszcze polską 4. ligę, zapowiedź sezonu, ponieważ moi drodzy, no tak, jesteśmy znowu faworytem do awansu. To już jest liga, w której część zawodników ma prawdziwych piłkarzy. Między innymi to akurat nasz, to są ci czerwoni, to są nasi. Ale jest tutaj Witek, zawodnik Maciej Witek, zawodnik Czarnych Połaniec. Legenda Czarnych Połaniec, bowiem spójrzcie na jego karierę. Prawie 300 spotkań rozegrał w barwach tego klubu. W barwach zespołu z Połańca jest naprawdę tego klubu legendą, tak jak powiedziałem. Mamy tutaj też Filipa Krępę, również z tego klubu. No i jest Misztal z Czarnych Połaniec. I jeden jeszcze zawodnik, który nie jest naszym zawodnikiem. Jest to Paweł Matuszewski ze Spartakusa Daleszyce. No jakiś tutaj utalentowany młody zawodnik. Zresztą jest zainteresowanie. Skra Częstochowa chce tego zawodnika. To chyba tyle tytułem wstępu do meczu. Przechodzimy zatem do składu. Przechodzimy do samego spotkania. Jak widzicie, troszkę asymetrycznie dzisiaj zagramy, ale zobaczymy, jak sobie poradzimy w meczach towarzyskich. Było nieźle. Mecz zatem zaczniemy w składzie. Michalski w bramce, Szymański, Kudelski, Gurganidze, Wojciechowski w obronie, Korolczuk na defensywnym pomocniku. Trio tutaj pomocników tych grających w strefie średniej to Pękała, Kondracki i Więcek. No i w ataku Smolarczyk zagra z Matysiakiem. Tu mamy jeszcze... ławka jeszcze nie jest
przygotowana do gry. Tu jeszcze ławka jest. Opa, dobra. Zatem Jastrzębski, Kantyka, Wawrylak może grać na dwóch pozycjach, więc skoczy, Jagla wejdzie. O, Maliszewski, o tego zawodnika mi chodziło w kontekście defensywnego pomocnika. Jest jeszcze Kurzdżal, który też sobie wskoczy. Mamy Buraczka, oczywiście Surmiak wejdzie. Mamy jeszcze dwóch, no to Mazurek i Liktiej. Zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko i rozgrywamy pierwszy mecz ligowy sezonu 2020-2021. Szybciutko zajrzymy do szatni, tu zajmie się tym pan asystent. No, a my żartliwie powiemy, że postarajmy się zagrać zgodnie z oczekiwaniami kibiców. Jeszcze tu musimy zadbać o odpowiednią oprawę meczową, ponieważ klasyczne 2D, ja chcę mieć ważne wydarzenia. Poproszę tak i poproszę powtórki. Tak, w meczach towarzyskich korzystałem tylko z trybu tekstowego, nie testowałem tutaj żadnych nowych taktyk, dlatego nie musiałem tutaj sprawdzać, jak zawodnicy zachowują się w obrębie jakiejś nowej taktyki, dlatego pozwoliłem sobie na taką formę rozgrywania spotkań. Te spotkania były tylko do przywrócenia jakiejś meczowej sprawności, tylko do przywrócenia odpowiednich schematów rozegrania w drużynie, ale schematy te już mieliśmy wypracowane oczywiście w zeszłym sezonie. Wojciechowski w pierwszej akcji na prawej stronie. Ładnie się pokazał, wrzutka w pole karne, no ale nie ma bramki. Niemniej jednak dobrze to wygląda. Tu zobaczcie, jeszcze raz ten zawodnik atakuje i mamy pierwszą bramkę. Już w czwartej minucie Patryk Pękała po asyście Kondrackiego zdobywa gola. Zobaczmy sobie tą akcję jeszcze raz. Czemu jej nie widzimy? Powtórki. No ale są powtórki. Powtórz wydarzenia, bramki. Ok, gramy dalej. Nie zobaczyliśmy pierwszej bramki. Może zobaczymy ją sobie w przerwie. A może i nie, to nie była jakaś... O, uwaga, jakieś przeciążenie ścięgna Achillesa upękały. Nasz strzelec bramki musi zejść z boiska, dlatego nie czekamy, zmieniamy. Zobaczymy sobie Surmiaka na lewej stronie. To również zawodnik o bardzo wysokich umiejętnościach, 4 gwiazdki, podobnie jak Pękała. Mam nadzieję, że Pękale nic tutaj nie dolega i będzie mógł w kolejnych spotkaniach do dyspozycji swojego trenera. I gramy dalej. Surmiak. Pierwsza akcja. Ładne tutaj rozegranie do Więcka na prawą stronę. Więcek próbuje dośrodkować. Teraz do Wojciechowskiego. Wojciechowski, dośrodkowanie. Kolejna tutaj próba naszego prawego obrońcy. Ładnie to wygląda. On tutaj nie ma kompleksów. Często włącza się do tych akcji ofensywnych i bardzo dobrze. Zaraz zobaczymy, jak wygląda kształt naszego zespołu. Gdy ten zawodnik jest tam gdzieś w strefie wysokiej, za chwilkę sobie coś tu może zapauzujemy i zrobimy sobie małą taktyczną analizę, jeśli nie macie nic przeciwko. Oczywiście, jeśli do takiej akcji dojdzie, na co liczę. 34 minuta, cóż można powiedzieć o tym spotkaniu, nie mamy przewagi jeśli chodzi o posiadanie piłkę, ale mamy przewagę jeśli chodzi o inne kwestie. Przede wszystkim mamy przewagę jeśli chodzi o bramki i to już jest to przewaga dwubramkowa. Kacper Matysiak, pierwsze trafienie w sezonie, Kuba Więcek zalicza asystę, wreszcie mamy powtórkę. Matysiak strzał zablokowany, ale Więcek przechwytuje piłkę, oddaje jeszcze raz do swojego kolegi napastnika, który zdobywa pierwszą bramkę w sezonie i podwyższa nasze zwycięstwo na 2-0. Łagów to w tym sezonie bardzo trudny teren, jeśli chodzi o czwartą ligę w rzeczywistości. Oni tam w Łagowie jest taka kopalnia, która Wojciechowski w akcji ofensywnej i strzale, która, no, że tak powiem, rzuciła dużo pieniędzy na stół i w tej chwili ŁKS Łagów jest, o ile się nie mylę, liderem, jeśli chodzi o czwartą ligę świętokrzyską. 4 punkty przewagi nad rywalami. No i Łagów mocno tutaj będzie chciał atakować trzecią ligę w przyszłym sezonie. Tak się sprawy mają, jeśli chodzi o faktyczny stan rzeczy w realnym świecie. Mamy przerwę. No cóż, wprowadzimy 2-0. Wszystko jak na razie zgodnie z planem. Jestem bardzo zadowolony z tej sytuacji. Czy możemy tu już wprowadzać jakieś zmiany? Chyba nie ma. Nie ma potrzeby jak na razie niczego zmieniać. Może później troszkę...
troszkę zaszuflujemy składem. Na razie jednak rozpoczynamy drugą połowę meczu w Łagowie, który przegrywa 2-0 z Wichrem Miedziana Góra. Oj, Wojciechowski, żeby tu nie była jakaś czerwona kartka niepotrzebna. Na razie bez żadnej kartki, tylko jakaś słowna reprymenda pana sędziego. Uwaga, stały fragment gry. Mieliśmy z tym problem w poprzednim sezonie. Wygląda na to, że w tym również mamy. I zobaczmy sobie, jak na razie tutaj Wojciechowski i Szymański dosyć równolegle są. Mamy tu dwóch stoperów, pozycję numer 4-5. Jest też dwóch naszych... To akurat nie jest Pierzchała nasz zawodnik, ale jest tu nasza szóstka, tak więc wszystko jak na razie wygląda dobrze, chociaż ten zawodnik powinien być ciut niżej, a szczerze mówiąc Wojciechowski powinien być bardziej tutaj. Tak bym to widział. Na razie jednak idą równo, cały czas są równo. No okej, niech tak będzie. W sumie prowadzimy 2-0, czemu nasz lewy obrońca nie miałby mieć ochoty na coś więcej niż tylko bieganie przy linii. Uwaga, Zbiszek Wojciechowski zalicza pierwszą asystę, a Michał Smolarczyk, nasz najlepszy strzelec w zeszłym sezonie, zalicza pierwsze trafienie. Prowadzimy 3-0, sprawdźmy jeszcze raz tą akcję. Wojciechowski, dośrodkowanie, Smolarczyk głową oddaje strzał, strzela bramkę i mamy 3-0 w Łagowie. No na pewno nie są zadowoleni miejscowi kibice z takiego obrotu spraw. Szybciutko pochwalę sobie swoich zawodników, pozwolę sobie na takie coś, bo naprawdę gramy dobrze, ograniczamy tutaj Łagów do minimum, praktycznie żadnego zagrożenia nam nie stwarzają, poza może tym jednym stałym fragmentem. Możemy sobie też wprowadzić jakieś zmiany, wejdzie sobie Liktej. Może Adasia Mazurka, może nie. No dobra, nie będziemy robili na razie zmian z przodu. Za Więcka wejdzie sobie Buraczek. Damy mu bardziej ofensywną rolę. Ale też ściągniemy sobie tutaj Kondrackiego z boiska. Wprowadzimy nań Kurzdżala, który będzie miał automatyczną rolę środkowego pomocnika. Jedziemy dalej. Zatwierdzam zmiany. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ta zmiana jeszcze tutaj nas zdopinguje do jakichś kolejnych bramek. Tutaj ładne fancy rozegranie Łagowa, którzy rozgrywają piłkę od swojej bramki i uwaga, robią no całkiem niezły atak. Pierzchała, Sornat. Jeszcze są tutaj, weszli w nasze pole karne, dośrodkowanie i naprawdę ładna akcja Łagowa, który zaczął sobie akcję od swojej bramki i przeszli z piłką pod naszą bramkę, ładnie tutaj zbudowali i wykreowali sytuację swojemu napastnikowi. Jedziemy. Nasza odpowiedź jest niezwykle skuteczna. Surmiak wrzuca w piłkę do zamykającego akcję Karola Buraczka, a ten strzela bramkę. Tak więc nasza odpowiedź była imponująca. Szymański na lewej stronie poddaje do Surmiaka. Surmiak spogląda w pole karne. Dośrodkowanie idealne. I Buraczek tutaj pięknym, ładnym strzałem technicznym zdobywa bramkę. Mamy 4-0 w Łagowie. No i czy ten sezon będzie wyglądał podobnie do poprzedniego? Ciężko powiedzieć, ale wszystko wskazuje na to, że może to być kolejny wspaniały sezon w naszym wykonaniu. No i co? Czyżbyśmy mieli dwa sezony bez porażki w meczu oficjalnym? No chciałbym tego, bowiem to moje akcje na tej karuzeli trenerskiej na pewno by wzrosły i być może jakiś lepszy, dużo lepszy klub chciałby tutaj Franciszka trenera zatrudnić. Wojciechowski, jeszcze jeden strzał, kibicuję temu zawodnikowi, no bo tak jak mówię, ma zadatki na wielką gwiazdę, przynajmniej w czwartej lidze świętokrzyskiej. Jak na razie zaczął mecz jak najlepiej i chyba w tej chwili najwyższa ocena 8-9, tak więc na pewno super, super mecz, super debiut tego zawodnika. Łagów będzie kończył mecz w dziesiątkę. Któryś z zawodników dostał czerwoną kartkę. To już jesteśmy praktycznie w doliczonym czasie gry. Sędzia kończy spotkanie. ŁKS Łagów 0, Wicher Miedziana Góra 4. Spokojne, pewne zwycięstwo. Wojciechowski bohaterem meczu. Naprawdę dobrze to wyglądało z naszej strony. Wszystkie tutaj formacje
Wszystkie formacje grały dobrze, i obrona, i pomoc, i atak. Wszyscy zawodnicy byli bardzo wysoko ocenieni w tym meczu. Jeszcze chciałbym sobie te statystyki zobaczyć, jeśli chodzi o stworzone sytuacje. Tak, trzy kluczowe podania Wojciechowskiego, jedna stworzona sytuacja, jedna bramka. W tej chwili nasz prawy obrońca był najbardziej kreatywnym zawodnikiem w tym spotkaniu i został uhonorowany nagrodą najlepszego gracza. Czy obejmujemy? Dziwna sytuacja. Nie obejmujemy prowadzenia w lidze. Prowadzi Alit Ożarów, który wygrał 1-0. No tak jest chyba niestety w tych niższych ligach. One są niedopracowane przy równej. Miałem to w zeszłym roku przy okazji serialu Człowiek z gór. Gdy różne drużyny mają taką samą ilość punktów, o kolejności w tabeli decyduje, uwaga, pierwsza litera w alfabecie. Tak więc Alit Ożarów na miejscu pierwszym, Czarni Połaniec na miejscu drugim. My spośród tych zespołów, które wygrały w pierwszym spotkaniu, jesteśmy na miejscu przedostatnim, bowiem nazwa naszego klubu zaczyna się na literę W. Za nami jest tylko Wierna Małogoszcz, która ma trzecią literkę późniejszą niż... No dobra, nieważne. Przechodzimy do kalendarza, więc myślę, że rozegramy sobie tutaj te spotkania, które są w sierpniu i widzimy się na pierwszej kolejce wrześniowej. Będzie to mecz z Neptunem Końskie i później będziemy sobie jakoś to znowu rozgrywać. Jakiś czeka nas, jaka tu jest przerwa zimowa, no podobnie długa. To 14 listopada ostatnia kolejka, a później 6 marca, tak więc grudzień, styczeń, luty praktycznie bez żadnych spotkań, tylko ze spotkaniami towarzyskimi. No dobra, tak jest, tak być musi. Wygrywamy 4-0 w pierwszym spotkaniu. Dobry debiut w czwartej lidze. Dziękuję za uwagę w dzisiejszym odcinku, jednocześnie zapraszając na kolejne. Do zobaczenia. Peace out.